Cześć, jest dzisiaj z nami Duji T30 Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak używa mi się tego tabletu, zapraszam do oglądania. Chociaż tabletem zdjęć sensu robić raczej nie ma, to jednak Instagram na początek Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, bo tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie smartfonów. A w opisie pod filmem są linki do sklepu, w którym możecie kupić ten tablet. Tablety to jest temat ciekawy, kiedyś bardzo popularny, później w ogóle niepopularny, później przyszła pandemia i producenci się zorientowali, że o, jednak ludzie chcieliby czegoś, co nie jest smartfonem, czegoś z większym ekranem, ale czegoś, co jest tańsze od laptopa. No i wtedy znowu te tablety głównie do zdalnej nauki powróciły. Teraz pandemii nie ma i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie, ale jednak producenci te tablety robią. Tablety na szczęście niespecjalnie drogie, chociaż oczywiście są też tablety bardzo drogie, jak na przykład ostatnio Samsunga. No ale tak sobie myślę, że na wszelki wypadek zawsze jakiś tablet dobrze mieć w domu. W najgorszym wypadku będzie się kurzył, a w najlepszym będziecie go używać na wakacjach albo do oglądania filmów. Cóż to jest za tablet tutaj? No więc ten tablet jest tabletem dosyć tanim, ale on ma kilka bardzo fajnych rzeczy, zaskakujących rzeczy. Na przykład ma możliwość zainstalowania karty SIM. I dzięki temu w trasie na przykład, jak jedziecie, to nie musicie się martwić o Wi-Fi, tylko podłączacie sobie kartę, macie LTE i dzieciaki na przykład oglądają sobie coś z Netflixa albo z czegoś innego. I to jest naprawdę fajna rzecz. Możecie korzystać z internetu na wyjeździe. O tym za chwileczkę, a na początku pudełko albo nawet pudełka, bo jak widzicie mam dwa, jedno tutaj, drugie tutaj, duże, więc szybko się z nim uporamy. Znaczy nie wiem, czy szybko, ale zrobimy tak, żeby nie było bałaganu, więc w tym pudełku mamy etui. Mamy etui, a to jest w ogóle folia, która jest od razu naklejona na tablet, w związku z czym ją zdejmujemy, bo ona jest niebieska. Oprócz tego jest tutaj też druga folia, którą możemy zostawić, jak widzicie, o tutaj chciałem ją zdjąć, ale stwierdziłem, że zostawiam. Etui, jedno etui tutaj. Ono jest miękkie, ono jest silikonowe i oczywiście ja nosiłem ten telefon, ten tablet w tym etui, jak z nim wychodziłem, a kilka razy z nim wychodziłem, ale też jest drugie etui, tutaj za chwileczkę Wam pokażę. No ale to jest fajne, że producent dba o bezpieczeństwo. No i tutaj mamy tak, ładowarkę 33-watową z dwóch stron z kabelkiem z USB-C, więc tutaj trzeba uważać i jest... O, wyłaź, pewnie nie będzie chciał wyjść, tam jest szpileczka, o, i jest pen, czyli jest długopis, czyli jest coś, czym możemy zamiast paluchem posługiwać się i pisać po tablecie. Działa to tak sobie, bo to jest pasywne, tutaj nic nie ma, w związku z czym ja spróbowałem dwa razy i stwierdziłem, że schowam i już, natomiast jakby ktoś chciał, to może się bawić. Tu jest szpileczka i oczywiście szpileczka jest z sensem. Zaraz Wam pokażę zresztą. To już sobie schowamy, a producent mi jeszcze przysłał drugą rzecz. I ta druga rzecz jest naprawdę bardzo interesująca, bo to jest, proszę bardzo, bo to jest klawiatura. Ona jest napisana wireless, ale to nie do końca tak jest. Ok, nieważne, albo ważne, zaraz powiem. To zdejmujemy i wyjmujemy sobie tą klawiaturę, która jest tutaj. O, tak wygląda. O, to. Jest tutaj instrukcja obsługi. I jak się ją podłącza? To nie jest takie bezprzewodowe podłączenie, tylko musimy... O, zobaczcie, tutaj są piny. I też takie piny, zaraz o tym będę mówił przy budowie, są tutaj w tablecie. W związku z czym celujemy, wkładamy, o, i w tym momencie, jak słyszeliście, klawiaturka się nam podłączyła. I teraz tak, jak chcemy pisać, to są różne rodzaje klawiatur, różne sposoby podtrzymywania. Niektóre są takie, że tutaj się wkłada ten tablet i to wtedy się tak trzyma, a tutaj mamy, o, taką podpórkę z tyłu. W związku z czym ją sobie ustawiamy. O, i już w tym momencie możemy sobie pisać cokolwiek. O,
tak jak widzicie. Od razu powiem, jak działa ta klawiatura. Ona działa ok, to nie jest żaden cud świata, ale po prostu najzwyczajniej w świecie da się na niej pisać. Ja, mówiąc szczerze, byłem na jednej konferencji, gdzie korzystałem z tego tabletu. Tutaj mam sobie, na przykład pisałem w notatkach KIP. W ten sposób bardzo wygodnie. No więc jak komuś jest coś takiego potrzebne, to czemu nie i jak najbardziej polecam. No to to by były pudełka, a teraz opowiem Wam szybciutko, jak z tego tabletu mi się korzysta. No więc na początek powiem o budowie i o wyświetlaczu od razu. Budowa jest solidna, chyba tworzywo, ale nic sobie nie dam obciąć, ale jest ok, jest solidnie, nie skrzypi nic, nie mam wrażenia, żeby coś trzeszczało. Nie, Duji zresztą robi, jak wiecie, pancerne telefony, w związku z czym ten tablet jest naprawdę ok. I zobaczcie, pierwsza rzecz fajna, wejście mini jack na słuchawki, przy tablecie przyda się. Głośniki 1, 2, 3, 4 i to nie jest tak, że są 2, a 2 to jest atrapa. Nie, wszystkie 4 grają i grają naprawdę fajnie. Zresztą już Wam pokażę, już zobaczycie, jak to wygląda. Choć tutaj o. No więc jest płasko, o głębi żadnej mowy nie ma, ale z drugiej strony, jak oglądacie sobie filmy na wakacjach, ustawiając ten tablet w podstawce, no to wtedy naprawdę wszystko bardzo ładnie słychać. Więc tutaj jest ok. I jedziemy dalej, no to wiadomo, że USB-C i tutaj. Tutaj jest ważna rzecz, dlatego że specjalnie mam tutaj o kluczyk. A może nie, najpierw Wam pokażę to, zobaczcie. Tutaj mamy Wi-Fi, ale to Wi-Fi sobie zaraz wyłączymy. I proszę bardzo, robi nam się LTE 4G w dodatku z Voice over LTE. Tak? Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy, proszę bardzo, już wyjmujemy, bez żadnej niestety tutaj uszczelki, więc trzeba uważać, żeby się coś nie zamoczyło, ale tak, jest wejście na kartę SIM, jedną, tutaj drugą i w dodatku jeszcze możemy tutaj wrzucić kartę pamięci. Więc, tak jak już mówiłem, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, jak macie dzieciaki albo, nie wiem, jak jedziecie za granicę na przykład i chcecie mieć tablet, na którym sobie oglądacie filmy, chcecie mieć coś większego od telefonu, no to wtedy tutaj spokojnie tą kartę wrzucicie, macie internet cały czas ze sobą, w podróży, jak dzieciaki z tyłu siedzą, ja pamiętam, jak moje dzieciaki były małe, to oczywiście musiały być dwa tablety i cały czas jakieś filmy tam musiały być, no i zawsze był problem, tak, że jak trzeba coś tam wgrać, jakiś film i tak dalej, teraz takich problemów by nie było, bo tutaj mielibyśmy internet, są cały czas teraz serwisy streamingowe, na których są różne filmy. Miodzio, dzieciaki sobie oglądają, wy sobie jedziecie i nie ma żadnego problemu. Włączę sobie tylko o to. No i włączymy sobie Wi-Fi, żeby było. No, ale tak jak mówię, to jest naprawdę jedna z większych zalet tego urządzenia. Tutaj tak, na bokach, no to wiadomo, że jakiś tam głośnik. I tak, dwa przyciski, jeden do włączania, drugi do regulacji głośności, dosyć wysoko, czyli jak w takim tutaj tym pionowym, o, w ten sposób będzie widać, jak tak trzymacie ten tablet, no to tutaj macie to dosyć wysoko, tu głośniki i tutaj są te piny do montowania klawiatury, więc w sumie budowa jest ok, tak? Nic tutaj mi nie przeszkadza, tak jak już mówiłem. No i przód. Przód to jest 11 cali, więc naprawdę dosyć duży wyświetlacz, proszę bardzo. I on jest w technologii IPS. Nie jest to oczywiście AMOLED. Za takie pieniądze AMOLEDa nie dostaniemy. Jasność maksymalna 350 nitów. W związku z czym w pomieszczeniu bez żadnego problemu. Ja na przykład przed chwileczką sobie oglądałem tutaj Netflixa, zresztą bardzo dobrze wszystkie tam Netflix wyższej jakości. No, nie ma żadnego z tym problemu. W
pomieszczeniu, tak? Ale już na plaży, ale już na zewnątrz, no to raczej niestety nie. Proporcje 16 do 10, odświeżanie 60 Hz. Nie ma tutaj żadnego podwyższonego odświeżania. Odświeżanie jest 60-hercowe. No i są te rameczki tutaj wokół tego wyświetlacza, ale to jest tablet, tak? One nie są jakoś specjalnie wielkie, nie są specjalnie małe. Chwyt jest pewny, nie ma żadnego problemu, więc jak sobie trzymacie na przykład go w ten sposób w dłoni, bo nie chcecie go umieszczać w tej jakiejś podstawce, no to na nic sobie tam nie naciśniecie przez przypadek. Natomiast no oczywiście kąty widzenia nie są jakieś genialne. Wiadomo, że ekran AMOLEDowy byłby lepszy, no ale jest jak jest i tyle. To co? Działanie, oprogramowanie i zdjęcia, filmy, zwłaszcza, że o tym ostatnim nie za bardzo jest co mówić. Działanie jest ok, odpowiada za nie MediaTek Helio G99. Antutu Benchmark już Wam pokazuję, bo oczywiście Antutu Benchmark zrobiłem, a jakże. Antutu Benchmark mamy, proszę bardzo, 334 tysiące punktów, no więc to jest klasa taka niska, odświeżanie 60-hercowe, ale zaskakująco ten tablet nie sprawia żadnych problemów. On naprawdę chodzi bardzo fajnie. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Spróbujmy sobie coś wczytać. Proszę bardzo. Nie wiem, tutaj wejdźmy. No. No to widzicie, że to chwilę się musi wczytać. Ale nie mam żadnych większych problemów, w ogóle nie mam problemów z używaniem tego tabletu, więc to jest tak. Teraz tak, ma GPS, więc jakby ktoś chciał używać go jako nawigacji, są tacy, którzy używają tabletów jako nawigacji, to nie ma problemu, tablety nie zawsze mają GPS, ten tutaj ma, więc jest ok. Jakbyście chcieli porozmawiać przez telefon, no to wtedy oczywiście zestaw, znaczy nie zestaw głośno mówiący, tylko przez głośniki. I słychać to ok, tak? Te głośniki są dobre, w sensie, że głośne, więc nie ma problemu z rozmowami telefonicznymi. I to jest działanie. Oprogramowanie to jest fajna rzecz, dlatego że tutaj mamy, już pokazuję, tutaj mamy. O! Androida 13. Tadam! Byłem święcie przekonany, że dostałem tutaj 12. Mam tutaj 13, więc to jest ok. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, ile będzie aktualizacji i tak dalej, no ale jest Android 13. I druga rzecz, która mi się podoba, nie ma tutaj żadnych śmieci. Zobaczcie, tutaj w oprogramowaniu nie ma czegoś, czego bym nie chciał. Jest po prostu najzwyczajniej w świecie czysty Android. Plus mamy na przykład radio FM. Oczywiście musimy podłączyć sobie tutaj, o, tutaj musimy sobie podłączyć słuchawki i wtedy możemy sobie słuchać radia, więc to jest fajna rzecz. Jest rejestrator dźwięku, czyli możliwość nagrywania dźwięku. No, nie ma się do czego przyczepić, bo wszystko tutaj działa dobrze. Czystym oprogramowaniem, z czystym Androidem 13, czyli najnowszym, bez żadnych śmieci. Czego chcieć więcej? Nie wiem. Tak jak już mówiłem, Netflix działa bardzo dobrze. Przed chwileczką zresztą oglądałem sobie tutaj Wiedźmina i jest ok. No i zdjęcia. To jest tak, że 20 megapikseli z tyłu, 8 megapikseli z przodu, no i wiadomo, że tablety nie służą do zdjęć. Ale jakby ktoś chciał, no to proszę bardzo. Zresztą zobaczcie, bo fajnie selfie wygląda. Znaczy, może nie fajnie, bo ja, ale fajnie, bo naprawdę zaskakująco. Nawet jest typ portretowy i też to w miarę rozmywa. Natomiast no te zdjęcia z przodu, no to są jakie są. Jakieś dwa zdjęcia w domu, proszę bardzo, kiedyś się w tenisa. O, kiedyś się grało, ale kiedyś to było, teraz już tak nie jest. No, więc od bidy ujdzie. A głównie ważna jest tutaj ta kamerka z przodu do selfie, do wideokonferencji i ona jest naprawdę ok. I jeszcze nie powiedziałem o dwóch rzeczach. 256 GB pamięci wbudowanej, no więc to jest spoko, dużo, z możliwością rozszerzenia kartą pamięci, więc jeszcze lepiej. I 8 GB RAMu, które wirtualnie można powiększyć o 7, jakby ktoś chciał. Ja na przykład nie chciałem.
mi wystarcza. Zresztą czysty Android, w związku z czym naprawdę ten tablet nie ma tak jak wszystkie chińskie rzeczy, że wyrzuca zakładki z pamięci, tylko naprawdę tutaj można po dłuższym czasie, znaczy po dłuższym jak na Androida oczywiście, ale tutaj można wrócić do czegoś, co tam mieliśmy, proszę bardzo, wczytane. Nic tutaj nie ucieka. O, tutaj mamy na przykład listę kontaktów. No jak w telefonie, tak? Jak w telefonie. Proszę bardzo. Netflix, tak jak już mówiłem. Wiedźmin. Szósty. Oglądałem, zaraz będę oglądał siódmego. No, więc tak, tak to wygląda. I bateria. Bateria ma 8580 mAh. Nie wiem, dlaczego akurat taka wartość, tyle się widocznie tutaj zmieściło. I na ile to starcza? To zależy. Oczywiście od tego, jak często używacie tego tabletu, jak intensywnie używacie tego tabletu. Nie powiem wam, tak, bo to może być, nie wiem, dzień oglądania filmów i jakiegoś intensywnego grania, bo jakby ktoś chciał, to pewnie też teoretycznie na tym można pograć, ale to też mogą być 2-3 dni, jak po prostu to jest tablet, do którego zaglądacie od czasu do czasu, a nawet i dłużej. Wyłączony ten tablet trzyma baterię, w sensie, że nic nie ucieka, to też wiem, bo na przykład jak byłem na wakacjach, to nie miałem przy sobie tego tabletu. Był naładowany, jak wróciłem, był dokładnie w tym samym miejscu, więc nic tam nie uciekło. 33 W ta ładowarka ma i naładowanie nie jest nawet takie wolne, chociaż to jest duża bateria, ale to jest jakieś 80 minut, no jakoś tak, 80-90 minut do pełna, także tutaj nie narzekam. Czyli co ja sobie sądzę o tym tablecie? No więc byłem przygotowany na jakieś problemy, natomiast najzwyczajniej w świecie ten tablet nie ma żadnych problemów. Używa się go naprawdę całkiem przyjemnie, dokładnie do tego, do czego został chyba stworzony, czyli do konsumpcji mediów. Jasność maksymalna na dworze mogłaby być lepsza, ale tabletu raczej używamy pomieszczeniu, w samochodzie i tutaj nie ma większych problemów, są dobre głośniki, jest dobre działanie. Ta klawiatura też się może od czasu do czasu przydać, więc wydaje mi się, że za te pieniądze nie jest to zły wybór. No i tak, mówię, dobrze chyba na wszelki wypadek jakiś jeden tablet mieć w domu i ja myślę, że ten zostanie ze mną. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!